Rozpoczęła się przebudowa otoczenia wokół i samego mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego, znajdującego się na skwerze przy ulicy Malczewskiego. Pomnik wzniesiono ku chwale pułkownika Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego. Do niedawna zaniedbany teren raczej odstraszał niż przyciągał mieszkańców Radomia. Jest to projekt, który realizowany jest w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Mauzoleum wymagało remontu. Każdy z nas to widział, było w złym stanie. Teraz na szczęście odzyska swój dawny blask. Pierwszy przetarg na wykonanie prac związanych z odnową zabytkowego pomnika został unieważniony z powodu zbyt wysokich kwot zaproponowanych przez wykonawców. W drugim przetargu wygrała firma Kobalt. Projekt zakłada m.in. modernizację nawierzchni placu i chodników oraz montaż elementów małej architektury. Remontowane będą schody granitowe wokół mauzoleum. Samo mauzoleum będzie podświetlone 3 projektorami. Plac wokół mauzoleum również nabierze nowego blasku i wszystko będzie wyglądało tak, jak powinno. Zwycięzca przetargu na wykonanie wszystkich prac ma 3 miesiące. Wykonawca gotowy jest także udzielić 5-letniej gwarancji. Koszt remontu terenu wokół mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego wyniesie ponad 550 tysięcy złotych.